Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was w 23. niedzielę zwykłą w ciągu roku. I tak jak już mówiliśmy sobie o tym w tamtym tygodniu, zaczynamy nasz krótki komentarz w bogatych słowach do dzisiejszych niedzielnych czytań. Moi drodzy, historia ewangeliczna będzie dotyczyć dzisiaj człowieka głuchoniemego. I chciałbym się na chwilę nad tym obrazem zatrzymać, ale zanim to zrobię, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli wszyscy, co zrobił Pan Jezus. Zobaczcie, że kiedy tłum gromadzi się przy Panu Jezusie, i odsyłam do tej Ewangelii, u świętego Mateusza w 7 rozdziale, znajdziemy właśnie tę scenę z głuchoniemym, to Pan Jezus, kiedy przyprowadzają mu głuchoniemego, bierze go na bok. I to jest pierwsza wskazówka z dzisiejszej liturgii słowa, że jeżeli chcemy się naprawdę spotkać z Jezusem, jeżeli chcemy porozmawiać z Jezusem, żeby to, co On chce nam powiedzieć, dotarło do nas, to potrzebujemy pójść na bok. I tak sobie myślę, tak to czuję, jak pięknie jest zaszyć się czasami w cichości Kościoła. Przyjść sobie na taką prywatną adorację, prywatne nawiedzenie. Może czasami zamknąć się, jak mówi Słowo Boże, w swojej izdebce, na przykład w swoim pokoju, żeby się na chwilę wyciszyć. Tak bardzo jest dużo hałasu w tym świecie, tak dużo jest harmidru, tak ciężko jest o takie skupienie, bo wiecznie coś się dzieje, wiecznie coś musimy robić. A zostawić to wszystko, wyjść na taką przysłowiową pustynię, by spotkać się z Bogiem. I tak każdego dnia przysłowiowe 5 minutek. Jakie to by było wspaniałe, bo gdy Jezus bierze go na bok, tam się dokonuje cud. Tam dokonuje się pewna prawda, pewne zrozumienie, czego Jezus chce dokonać w tym człowieku. I dotyka jego uszu, dotyka jego języka i uzdrawia. Także ten człowiek słyszy, ten człowiek zaczyna mówić. I zobacz, że Jezus w tej Ewangelii chce dotykać także naszych uszu. I nie tylko dlatego, że może ktoś z nas nie dosłyszy w jakimś stopniu albo całkowicie, ale często Słowo Boże, Jezus mówi w Słowie Bożym, słuchacie, a nie słyszycie. On chce dotykać naszych uszu przez tę ciszę bycia z Nim. Przez ciszę bycia z Nim. Zobacz, bracie, siostry, jakie to ważne, jakie to piękne. Przez ciszę bycia z Nim chce intymnie, po cichu dotykać uszu, żeby nas uzdrawiać. Żebyśmy nie tylko słuchali, a i z tym mamy problem, ale naprawdę słyszeli to, co Jezus chce do nas mówić. I od razu, kochani, na marginesie chcę podpowiedzieć. Potrzeba też czasu. To nie jest tak, że raz pójdziesz na takie wyciszenie albo zrobisz sobie tydzień, że każdego dnia od poniedziałku do niedzieli albo od niedzieli do poniedziałku będziesz na te 5 minutek przychodził do Boga i po tygodniu na pewno będzie efekt. Nie. To jest to wytrwałość bycia przy Bogu. Kiedy, jak? Ja nie wiem. To Jezus będzie decydował o tym, kiedy, jak my usłyszymy Go naprawdę. Kiedy nie tylko posłuchamy, ale będziemy mogli usłyszeć Jego głos. Dalej dotyka naszego języka. To też jest symbol, że chce nie tylko dotykać tak fizycznie, żeby uzdrawiać tych, którzy na przykład są głuchoniemi, którzy na przykład nic nie słyszą, nie potrafią się odezwać, ale chce dotykać, czyli uzdrawiać naszą mowę. Zobacz, ile my ludzi razy ranimy naszym językiem, bracie, siostro. Jak my często nie potrafimy wypowiadać dobrych słów, ale w tej ciszy bycia z Jezusem, nie tylko słuch, nie tylko nasz język, ale też nasz duch, nasze ciało, wszystko chce Jezus uzdrawiać. Po co? Ano z jednej strony po to, żeby zbliżyć się do Niego, być w głębszej relacji z Nim, ale z drugiej strony to, co było w zeszłej Ewangelii i mamy to w dzisiejszym drugim czytaniu świętego Jakuba, po to, żebyśmy potrafili dostrzec tych najbiedniejszych, żebyśmy mieli szeroko otwarte serca na potrzeby każdego człowieka, żebyśmy swoim słowem, swoim językiem, z tego, co usłyszymy u Boga, potrafili dawać o Nim świadectwo. Dobrej niedzieli, błogosławionego całego tygodnia z Panem Bogiem.